Zagrajmy dalej w Quake. Zaczynajmy epizod drugi. Każdy epizod zaczyna się od poziomu w bazie. No i oczywiście na koniec każdego epizodu tracimy wszystkie bronie. Nie jest to jednak zbyt dużą przeszkodą, gdyż niebawem je znowu znajdziemy. Oczywiście od epizodu drugiego zaczynają się pojawiać nowe potwory, których nie było w epizodzie pierwszym, gdyż jak już mówiłem, epizod pierwszy w całości był w demie. I id Software po prostu postanowiło nie dawać wszystkich potworów w demie. I dlatego ich nie było w pierwszym epizodzie w demie. Znowu mamy Rottweilerki, gruntów, a ten nowy pan się nazywa Enforcer i strzela karabinem laserowym. Potrzebna złota karta. Ja ci dam freeze. Mamy srebrną kartę. Dobre i to. Oho. Ty też krwawi, ale nic się nie dzieje. Piżamka. Granatnik? Szczerze się przyznam, że nie wiedziałem wcześniej o tym sekrecie. Pentagram of Protection. Zmarnowany. Chcemy się udać w to miejsce. Tak mi się wydaje przynajmniej. A może nie. Dobra, i tak to nie jest potrzebne. Co tu jest? Nie zaliczył jako sekret? Nasz bohater zaczął się topić. O, tam jest zbroja. Więcej amunicji, więcej gwoździ. Okej. Tak napchanie możemy ruszać na bitwę. Nadział się. Przepraszam, że się rozsypałem. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Umieraj. Tu nie ma nic. Chodźmy tutaj. Tu coś może być? A jakże? 7 sekretów jest na tej mapie. To może jeszcze w lewo powinienem, co? Nie. Tu nie ma nic nowego. Ciekawe, gdzie są pozostałe sekrety. No dobra. Idźmy dalej. Gwoździownica. Przybija gwoździe. Przybija gwoździami. Haha, stelefagowali się. Gincie. Au. Bolało. Wybuchło prosto w ryj. Aha. Tu nic nie ma.
Poczuj smak siekiery. Bił pokłony. No jak? Yeah, quad damage. Skrzynki znane z Quake'a 2, ze znakiem Strog. Oczywiście Quake 1 nie ma nic wspólnego z Quake'em 2. Aha, czyli już nie wrócimy, żeby poszukać tamtych sekund. A jednak wrócimy. No to poszukajmy jeszcze poprzednich sekretów. Uda się tam doskoczyć? Uda się tam doskoczyć? Bez sensu. Dobra, nie szukamy już sekretów. Chodźmy do wyjścia. A no tak, jeszcze to. Bym zapomniał. Tutaj. No i mamy 5 z 7. No to chyba całkiem dobrze. No, w tej grze kucać nie można. Koniec poziomu. Zabiliśmy wszystkich. I biega, chodzi rycerzek. W następnym filmie.